rzeźba ludowa akurat się nie ogranicza tylko dla młodych. Znam kilku rzeźbiarzy w moim wieku, którzy też się zajmują właśnie sztuką ludową i to raczej nie jest tylko domeną dorosłych, którzy rzeźbią właśnie starsi. Oni też, nie znam kilku, którzy też zaczynali swoje rzeźby jako młodzi w moim wieku. Ale to nie jest tylko właśnie dla nich. Pasją taką prawdziwą jest rzeźba. Miałem z nią kontakt od samego dzieciństwa, więc powoli, czasowo wciągnęła mnie. Pierwsze swoje rzeźby wykonywałem, może raczej rzeźbę wykonałem, jak miałem kilka lat. Wtedy ojciec wykonywał rzeźbę do kościoła. Miała być to korona duża i do tego jeszcze po obu stronach winogrona. Właśnie miał jeszcze fragment drewna, z którego chciałem bardzo też coś zrobić, więc mi narysował takie samo winogrono, jak sam rzeźbił. I rzeźba polegała na tym, że miałem wybrać tylko ten zbędny materiał. Wtedy to było bardzo duże podniecenie przy pracy, duża radość, jak ją skończyłem. Niestety nie zachowała się i nie wiem, gdzie w ogóle może być. Po wykonaniu tej rzeźby miałem długi okres przerwy i znowu zacząłem rzeźbić, gdy byłem w 7 klasie szkoły podstawowej. Widziałem, jak ojciec wykonuje maski z drewna, to raczej z kory, topoli. I wtedy sam zapragnąłem to robić i podobnie kopiowałem na początku jego rzeźby, później sam zaczynałem wymyślać różne projekty. Ojciec nadal wykonuje swoje rzeźby w korze, wykonując swoje maski. Ja poszedłem już w kierunku rzeźby pełnowymiarowej. Mamy już odrębne style, nie wykonuję nic podobnego do niego. Wzory czerpię z różnych, można powiedzieć, że niektóre mi przychodzą same do głowy, znikąd. Niektóre po prostu widzę w telewizji jakiś motyw, coś zobaczę, oglądam książkę, czy czytam i samo tak przychodzi. Na początku to muszę mieć materiał na rzeźbę. On jest odpowiednio przygotowany, żeby był suchy, żebym nie miał problemów z tym, że podczas pracy mi rzeźba popęka. W pierwszej właśnie kolejności, gdy już mam drewno, właśnie wykonuję tego typu klocki, żebym miał jak najmniej pracy przy rzeźbie. Następnie szkicuję czymś wyraźnym, może być na przykład czerwona kredka, kształty zbliżone do takiej, do przyszłej rzeźby i usuwam zbędny materiał. W następnej kolejności wykonuję profil twarzy, później dłoni, głowa sama cała, tułów. Później jest rzeźba czyszczona, kolejności malowana. I właśnie samo malowanie najwięcej czasu mnie kiedy zajmuje niż sama rzeźba.
ostatnio wykonałem, można powiedzieć, moją największą rzeźbę, która mi zajęła najwięcej czasu. Był to Mistrz Stuli Grosz i jego słowiki. Jest to rzeźba, którą wykonałem na konkurs o tematyce muzycznej, który odbędzie się w Lesznie w maju. Rzeźba już jest wysłana i ona mi zajęła ponad miesiąc czasu. Była to dość skomplikowana, bo był to rzeźba z jednego klocka drewna, a składała się z 9 postaci. Rzeźba jest bardzo ciekawa i na pewno każdy, kto zacznie rzeźbić i będzie miał jakieś kontakty z innymi rzeźbiarzami, na pewno by się w tym zakochał, bo dzięki temu jest bardzo urozmaicone życie. Różne wyjazdy, spotkania, konkursy. Dużo rzeczy właśnie na polu sztuki się teraz odbywa w całej Polsce. Teraz coraz więcej się organizuje różnych spotkań, różnych zjazdów, czy są jakieś festyny kultury ludowej, gdzie na pewno też są rzeźbiarze. Obecnie mam plany związane z leśnym grajkiem. On będzie wykonany dla jednego profesora, który mnie prosił, żebym mu wykonał coś związanego z lasem, czy w ogóle związane z ekologią. Nie mogłem znaleźć innego motywu, tylko właśnie takiego grajka leśnego, który śpiewa o tym, że przyroda jest piękna. Znajomi często, gdy przyjeżdżają do nas, pierwszą rzeczą, którą jest, to chcą obejrzeć, co nowego zrobiłem, oglądają. Rodzice bardzo często zaczynają sami na ten temat rozmowę, chwaląc się tym. A koledzy z klasy z początku trochę się wyśmiewali, jak to młodzież, ale z czasem się przyzwyczaili, to już jest coś normalnego. Jeśli przychodzę ze szkoły, to pierwszą rzeczą, jaką jest, to chwilę mam odpoczynku. Później jest oczywiście nauka, bo jestem w klasie maturalnej. A później, gdy wszystko już pozałatwiam takiego i mam trochę wolnego czasu, to właśnie siadam do rzeźby i spędzę na tym możliwie dużo czasu. Akurat kino, czy dyskoteka, czy coś w tym stylu zajmują kilka godzin, to jest jeden, góra dwa dni w tygodniu, ale poza tym jest jeszcze dużo innego wolnego czasu, który mógłbym spędzić wieczorem właśnie nad rzeźbą i spędzam go. Tak to raczej nie mam co robić w tym czasie. Jeśli się przysiądzie do rzeźby, to
nawet nie można zwrócić uwagi na to, że właśnie czas mija, że się nudzi, bo co chwila jest coś nowego do zrobienia przy rzeźbie. Nawet nie można pomyśleć o tym, że się człowiek znudzi przy tym. Gdy przysiądę do rzeźby, niekiedy zapominam o wszystkim i się nie orientuję, jak upływa czas. Ostatnio, gdy wykonywałem rzeźbę, jak ją skończyłem, to się zorientowałem, że jest 4 rano. Przez prawie całą noc siedziałem na tym. No, lubię to, można powiedzieć, sam nie wiem dlaczego, po prostu mnie to wciąga. No, właśnie chciałbym bardzo mieć jakiś kierunek związany z rzeźbą w przyszłości. Chciałbym na przykład studiować konserwację drewna albo samą rzeźbę. A w przyszłości na pewno chciałbym mieć pracę, czy może w ogóle zajmować się rzeźbą.